Cześć, jestem Elizabeth i dzisiaj porozmawiamy o książce, która będzie miała swoją premierę już w tę środę, czyli o książce Klaudii Bianek przy naszej piosence. Antek jest 20-kilkuletnim mężczyzną, który poświęcił naprawdę wiele, żeby spełnić swoje życiowe marzenie, czyli aby zostać baristą i otworzyć swoją własną kameralną kawiarnię. Ze względu na czas, który musi temu poświęcić i energię, nie ma on za bardzo siły na to, aby angażować się w inne aspekty życia, a przede wszystkim w miłość, a przynajmniej do momentu, kiedy pewnego feralnego wieczora w natłoku myśli zapomniał włączyć alarm w kawiarni. Cornelia jest niespełna 18-letnią dziewczyną, która ma na swoich barkach naprawdę wielką odpowiedzialność w postaci 15-letniego brata. Ich sytuacja naprawdę jest krytyczna do tego stopnia, że głód i brak środków do życia zmusza dziewczynę do najgorszego, czyli do włamania i do kradzieży. A tak się złożyło, że akurat w jednej z kawiarni nie został włączony na noc alarm. Spotkanie Antka i Cornelii będzie dość ekstremalną sytuacją, a to jest dopiero początek ich historii. Na wstępie muszę Wam się przyznać do tego, że tak naprawdę mam na swojej półce już kilka książek Klaudii Bianek, ale one przychodziły do mnie w tym momencie, kiedy miałam absolutny odrzut do wszystkiego, co jest na papierze i wszystkiego, co ma ogólnie litery w sobie. To było jakieś naprawdę ponad pół roku, kiedy ja absolutnie nie czytałam niczego, jedyne co robiłam, to grałam. I to jest jej pierwsza książka, po którą ja rzeczywiście sięgnęłam i którą przeczytałam. Przeczytałam ją naprawdę z wielką przyjemnością i zajęła mi chyba jakieś 2, max 3 wieczory, już nawet nie pamiętam. Czytając opis tej książki już mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, czyli bohaterki, która jest zniszczona, która jest złamana, która jest bezsilna i chwyta się czego może. I bohatera, który jest zdeterminowany, uparty i rzeczywiście dąży do wyznaczonych przez siebie celów. I rzeczywiście to jest prawda, aczkolwiek nie spodziewałam się, że tak mocno. W sensie ta historia jest bardzo intensywna. Jest piękna, ale jest słodko-gorzka z naciskiem na gorzka. Sytuacje, o których tutaj czytamy, przede wszystkim są naprawdę z życia wzięte, a po drugie naprawdę nie są lekkie i nie są przyjemne i ciężko się o nich po prostu czyta. Życie Cornelii było straszne i ja jako postać naprawdę ją bardzo podziwiam i tak samo podziwiam autorkę za to, że potrafiła wykreować postacie, które są naprawdę tak żywe i są do tego stopnia żywe, że absolutnie jestem przekonana, że każdy z nas zna kogoś, kto jest chociaż w jakimkolwiek stopniu podobny do tej dwójki. I to bardzo fajnie współgra z właśnie tym, jak różnymi osobami są. Czyli to jest dwójka z zupełnie innych światów, która się wychowała w zupełnie innym środowisku, z zupełnie innymi jakby znajomymi, z zupełnie inną rodziną, po prostu w zupełnie innych światach. I dwójka, która próbuje się po prostu najnormalniej w świecie dogadać, a w pewnych momentach po prostu siebie nie rozumie i jakby nie wie, jak jedno do drugiego może podejść. I właśnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo żywi są ci bohaterowie, jak bardzo smutna momentami jest ta historia, ta książka jest naprawdę niezwykle wciągająca i emocjonująca, bo po prostu doprowadza nas naprawdę do spektrum emocji, czyli do jakiegoś wzruszenia, do płaczów, do bezbrzeżnego smutku, wściekłości, do takiej zwykłej ludzkiej dumy. Przy tym, jak obserwujemy, jak ci bohaterowie w jakiś sposób się rozwijają, trochę się zmieniają, czasami otwierają, czasami zamykają. Naprawdę, jeżeli o to chodzi, to autorka stworzyła bardzo świetne postaci i historia, jakby wymyślona tutaj, jest naprawdę świetna i jest definitywnie tym, czego się mogłam spodziewać i czego chciałam od tej książki. Kolejne dwie rzeczy, które mi się podobają w tej książce, to to, że po pierwsze, tak stricte technicznie, mamy tutaj playlistę piosenek. Jak można się domyśleć, po tytule muzyka gra tutaj naprawdę bardzo istotną rolę. I dlatego bardzo podoba mi się to, że w momencie, kiedy bohaterowie słuchają jakiejś muzyki, jesteśmy w stanie słuchać jej z nimi, czyli bardziej jakby rozumiemy ich emocje, bardziej rozumiemy to, o czym mówią, jakie wspomnienia na przykład ta piosenka im przywołuje. To jest bardzo super takie zaangażowanie czytelnika i wciągnięcie go jeszcze bardziej w tę historię. I druga rzecz, która mi się bardzo tutaj podoba, to, że tak jak w przypadku Martyny Senator, mamy tutaj grupkę znajomych i każda jakby para ma swoją historię. Ta historia jest najbardziej aktualna, czyli bohaterowie, których tutaj poznajemy jako znajomych, rodziny itd.,
już pojawili się w poprzednich częściach, jako że to jest pierwsza jej książka, w sensie pierwsza książka autorki, którą czytam, to nie czuję się w żaden sposób skrzywdzona tym, że na przykład zostały mi zespoilerowane poprzednie części. Czyli jakby poznałam tych innych bohaterów, wiem mniej więcej na jakim etapie życia są teraz, ale tylko trochę i w żaden sposób nie dowiedziałam się, co się wydarzyło wcześniej i jak doszło do tego momentu. To jest bardzo super, dlatego że nie czuję się w żaden sposób zniechęcona i nie mam poczucia, że to już jest totalnie bez sensu, żebym czytała te książki, bo przecież już wszystko wiem. Nie, to jest takie właśnie, jakby fajnie poznałam tych bohaterów, bardzo ich polubiłam i jeszcze bardziej jakby ta książka zmotywowała mnie do tego, żeby przeczytać resztę i przeczytać o tym, jak właśnie jakby reszta postaci doszła do tego momentu w życiu. A teraz, żeby utrzymać tę słodko-gorzką tendencję, jest jedna rzecz, która mi się nie podobała, a mianowicie styl autorki. Jakby nie zrozumcie mnie źle. Emocje są opisane tak, jak powinny, w sensie robi z serduszkiem to, co powinna. Jest wciągająca, jest naprawdę bardzo przyjemna, ale po prostu czytając tę historię miałam wrażenie, że sposób, w jaki myślą i w jaki mówią bohaterowie, nie jest naturalny. W sensie ludzie w tym wieku, jak Antyk i Kornelia, po prostu nie używają chociażby takich słów. I nie wiem, może to jest moje zboczenie po prostu, nie wiem, to może ta filologia polska zrobiła mi jakieś pranie mózgu, ale po prostu to jest coś, co mi momentami troszeczkę przeszkadzało i co prawda w żaden sposób nie zepsuło to mojego odbioru, ale po prostu zwróciłam na to uwagę. I to jest jedna rzecz, którą właściwie mam do zarzucenia. Podsumowując, uważam, że to jest naprawdę świetna książka, jest przejmująca historia, przesympatyczni bohaterowie i to jest, wydaje mi się, idealna książka na ten moment masochistyczny, kiedy macie ochotę przeczytać coś, przy czym jednocześnie będziecie płakali, śmiali się i w ogóle będzie wam strasznie źle i dobrze jednocześnie. Czyli coś, co po prostu pochłoniecie w jakiś wieczór, dwa i będzie wam od razu lepiej. To bardzo polecam ją na takie momenty. I to tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i pamiętajcie, że książka przy naszej piosence ma swoją premierę już w tę środę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się pojawia na kanale i chcecie być ze mną w kontakcie, to koniecznie subskrybujcie kanał i dawajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach. Chętnie z wami pogadam. Także do zobaczenia niedługo i na razie, cześć!